Radio Pryzmat. Para, Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. Cześć, dzień dobry, z tej strony Zuzanna Chmura. Ta audycja będzie bardzo niezwykła, ponieważ poruszymy tutaj niesamowity temat. Temat bajek, a tak naprawdę osób, które tworzyły ilustracje do bajek. To właśnie bajki były pierwszymi dziełami sztuki, które jako dzieci odkrywaliśmy. Także jest to niesamowity temat, a myślę, że bardzo często osoby, które je tworzyły, są pomijane i niepamiętane już dzisiaj przez nas. A moim gościem będzie Julia Urbańska, studentka historii sztuki, która myślę, że dzisiaj w niesamowity sposób przybliży Wam historię kilku osób. Witam wszystkich, ja nazywam się Julia Urbańska i na co dzień tworzę historyczno-sztucznego Instagrama o nazwie Julia Urbańska. Otwierając bajkę, a dokładnie ilustracje w niej zawarte, są to pierwsze dzieła sztuki, z którymi dziecko ma do czynienia. I takim pytaniem wstępu do Ciebie, z czym kojarzą Ci się ilustracje w bajkach, które towarzyszyły Ci w trakcie dzieciństwa? Przede wszystkim ze spokojem i bezpieczeństwem, bo myślę, że bajka i ilustracja bajkowa to jest pierwszy kontakt z dobrą sztuką, oby była dobra, ale pierwszy kontakt z rzeczą malowalną, że tak powiem. I ja mam naprawdę wielkie szczęście, że dorastałam wraz z panem Kleksem, wraz z czerwonym kapturkiem, wraz z Szancerem i jego postaciami. Ta tendencja do pokazywania dzieciom tak pięknych rzeczy niestety zanika. I mam w głowie teraz cytat Krystyny Michałowskiej, która mówiła, że dla dziecka musi być wszystko najlepsze, bo bajki to jego pierwsza galeria sztuki. I z czym mi się to kojarzy? Właśnie chyba z tym, że ja się uczyłam dzieł sztuki, ja się uczyłam wrażliwości razem z bohaterami, których wyrysował mi Szancer. Bo to jest mój ulubiony grafik, ulubiony ilustrator, który wymalował mi dzieciństwo. I nie boję się użyć wcale tych słów, ponieważ to był człowiek, który zasadził we mnie nasionko dobra. Jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, tak było. Któż nie zna rzepki Tuwima, a Tomik Lokomotywa, przecież to wszystko jest Szancer. On nauczył mnie patrzeć na świat, bo to były pierwsze obrazki, na które ja patrzyłam. I przez pryzmat tej książeczki nauczyłam się myśleć o sztuce jako takiej, myśleć o tym, co mnie otacza, zauważać. Przecież to są piękne dzieła, bardzo wysokiej jakości, tak po prostu. Więc zacznijmy od już wcześniej wspomnianego wielokrotnie przez Ciebie Jana Marcina Szancera. Czy mogłabyś tak pokrótce przybliżyć jego osobę, jego historię? Tak, z wielką chęcią, bo ów Szancer urodził się dzień po mnie, 12 listopada, więc to nie przypadek, że tak bardzo się polubiliśmy. Urodził się w Krakowie, Kraków, miasto gwiazd, miasto sztuki, które sztuką żyje i rodzi wspaniałych artystów. O nim krąży wiele anegdot, bo człowiek ten przez swą wyobraźnię, jakby to powiedzieć, trochę tracił granicę pomiędzy fantastycznością a faktem. I niektóre jego historie i opowieści są takie, wiecie, niekoniecznie. I należy patrzeć takim okiem trzeźwym i z przymrużeniem oka, bo wiadomo, świat artystyczny rządzi się swoimi prawami. Zgodnie z anegdotą, on miał poznać Feliksa Mangę-Jasińskiego, wybitnego kolekcjonera sztuki, szczególnie japońskiej, i podobno dzięki temu się zainteresował sztuką wschodu, szczególnie drzeworytem, więc nic dziwnego, że patrząc na jego ilustracje, na przykład pana Kleksa, czasami mamy wrażenie, że one przypominają nieco japońskie drzeworyty. Jego ojciec był matematykiem, a więc chciał dla syna porządnego zawodu, chciał, aby on mógł zarabiać pieniądze, utrzymywać się, no a wiadomo, że sztuka nie jest dziedziną, którą ludzie oskarżają o coś, co przynosi pieniądze. Dlatego Szancer przyuczał się do zawodu aptekarza, a potem studiował historię, jednak tych studiów nie ukończył, bo skończył na krakowskiej ASP
i ukończył wyższą szkołę dramatyczną, bowiem jego życie całe było związane z dramatem, teatrem. Tworzył scenografie teatralne, kochał to. W ogóle to był człowiek renesansu, on żył kulturą, on żył Krakowem. Sam Kraków, jak mówiłam, rodzi same gwiazdy. I nic dziwnego, że zakochał się i zachłysnął kulturą i sztuką, bo był człowiekiem bardzo wybitnym. On na początku chciał malować freski i to było jego wielkim marzeniem, ale po wojnie zajmował się raczej ilustracjami, kostiumami teatralnymi i scenografią teatralną. Jego dorobek artystyczny został niestety zniszczony podczas Powstania Warszawskiego. Szczerze powiedziawszy, bardzo mi szkoda z tego powodu, bo jego dzieła są naprawdę piękne i z chęcią bym je obejrzała. Stworzył postać kultową w polskiej kulturze, postać pana Kleksa. Pana Kleksa oczywiście Jan Brzechwa napisał, z Brzechwą zresztą przyjaźnił się Szancer latami i tworzyli, lubili wspólnie nawet pisać, tworzyć, ilustrować. To się zgrywało w jakieś takie dzieło totalne. I zresztą Szancer napisał o panu Kleksie tak. Pierwszy Kleks powstał w pokoju hotelowym. Ta postać ogromnie przypadła mi do serca. Zresztą wracałem do niej wielokroć. Brzechwa utożsamiał siebie z Kleksem. Potem rysowałem dla czytelnika baśny korsarzu. Zamówień było coraz więcej. Znowu rozkręcała się prasa. Obiecywano mi, że mieszkanie dostanę lada dzień. Postanowiłem sprowadzić moją rodzinę do Łodzi. Jego sztuka jest bardzo ponadczasowa, bo to szancerowe oko utrwaliło w mojej i nie tylko mojej, ale całopokoleniowej pamięci pewne postaci, tak jak dziewczynka z zapałkami, ołowiany żołnierzyk, calineczka. Nie przypadkiem wielu pokoleniom pewne teksty kojarzą się z pracami szancera. A jak zwykło się mówić, póki wychodzą książki, to artysta jest żywy. Póki w muzeach wiszą obrazy, artysta jest żywy. Także ja wierzę w to, że szancer jest wśród nas. Jest wiele kobiet, które w świecie sztuki przyczyniły się do jej rozwoju, ale nie zawsze się o nich mówi. W ostatnim czasie jest to dość modne, żeby przedstawiając jakąś epokę, gdzieś tam jeszcze podkreślić te kobiety, które w cieniu mężczyzn tworzyły. A jak jest w świecie ilustracji? Jest to podobne, czy jednak kobiety też tworzyły i są znane do dziś? Myślę, że w świecie ilustracji kobiety są równie cenione co mężczyźni i myślę, że może nawet tendencja jest taka, że ilustratorki są na równi z mężczyznami ilustratorami, aczkolwiek mogę się mylić i może być to tylko moja subiektywna opinia, aczkolwiek studentka ów Szancera, Krystyna Michałowska, której cytatem posłużyłam się na początku, bardzo szybko dołączyła do redakcji naszej księgarni, bo już od razu po swoich studiach na warszawskiej ESP właśnie uczyła się u Szancera i mówiła, że od niego bardzo dużo się nauczyła. Ona zaprojektowała znak graficzny akcji Poczytaj mi mamo, czy no któż teraz go nie zna? Przecież te wszystkie piękne motylki i inne elementy dekoracyjne z podpisem Poczytaj mi mamo kojarzą się nam od najmłodszych lat. Poza tym pracowała w Świerszczyku i Misiu. Jej prace są dosyć nastrojowe i widać, że artystka dbała o każdy detal, o baśniową kolorystykę, delikatność. Sama mówiła, że ze mną było tak, że chyba od maleńkiego lubiłam rysować. Nieprzypadkowo urodziłam się tego samego dnia co Picasso. Zaczęłam jak tylko mogłam utrzymać ołówek w ręce. Często chorowałam na anginy, leżałam w łóżku. Jak już miała gorączka i lepiej się czułam, to prosiłam mamę o kredki, ołówki i mały zeszyt. I właśnie tak zaczęła się jej przygoda z ilustrowaniem, z malowaniem, ze sztuką. Jeżeli chodzi o inne ilustratorki kobiety, to na przykład czasami było ciężko, ponieważ Danuta Konwicka, która jest żoną, była żoną Tadeusza Konwickiego i córką Alfreda Lenicy, wybitnego malarza, siostrą Janka Lenicy, no troszeczkę żyła w cieniu słynnych mężczyzn i musiała znaleźć swoją drogę, swoją ścieżkę wśród
zbudować swoją tożsamość w takich warunkach, że otaczali ją wybitni i szanowani artyści. Pracowała w pracowni, której kiedyś malował jej ojciec. Ona była świetnie przystosowana do tego, aby tworzyć dzieła sztuki, ponieważ ojciec sam ingerował w jej architekturę. Później, kiedy brat przyjeżdżał z Francji, też tam tworzył. Później Danuta, która no, w swoim mieszkaniu warunków do tworzenia nie miała, więc wygodniej było pracować w miejscu, w którym działał jej ojciec. A później jej córka robiła tam swój dyplom na ASP, także to miejsce stało się pewną świątynią sztuki. Tą wrażliwość, którą emanowały jej prace, czułość, delikatność, dziecięcą wyobraźnię przekazywała i przelewała bardzo na swoje prace, swoje ilustracje. Jej wybitnymi pracami na przykład jest Złote Ziarno, pięknie zilustrowane, czy Tajemniczy Olbrzym, Zguba Michałka, Dlaczego kot jest kotem? Swoją drogą tę książkę napisał jej mąż, Tadeusz Konwicki. I co się okazało po śmierci? Cały jej dorobek. 20 zilustrowanych książek, setki rysunków do pism. Nigdy tej swojej dziecięcej wrażliwości nie straciła, przynajmniej tak mówi o niej jej córka. Nigdy nie pozbyła się wyobraźni dziecka. Chciałam Cię spytać o to, jak wygląda ilustracja bajek dzisiaj. Jakby co, wiadomo, że technologia poszła do przodu, ale co się zmieniło i kogo dzisiaj możemy nazwać osobami, które właśnie tworzą bajki? Ja myślę, że przede wszystkim zmienił się odbiorca i jego potrzeby, co jest troszeczkę smutną diagnozą, ponieważ bajki, na których ja zostałam wychowana, czy nasze pokolenie, pokolenie naszych rodziców, są bajkami, które niosą morał, są troszeczkę wyzwoleniem i wyswobodzeniem z szarości czasów, w których powstały, tak? Ponieważ artyści chcieli dać troszeczkę radości. Grzegorz Kazdepkę mówi, że gdyby nie oni, gdyby nie ilustratorzy, dzieciństwo większości z nas byłoby naprawdę szare. Dzisiaj my się topimy w kolorze, my się topimy w informacji, topimy się w bajce, w komunikacji, jesteśmy zalewani z każdej strony różnymi bodźcami i my już nie potrzebujemy uratowania się z szarości. My się wydaje, że my właśnie tej szarości teraz troszeczkę potrzebujemy i to nie w takim kontekście jakiegoś smutku czy rozpaczy, ale może takiego zatrzymania się i wyciszenia.